Tomisław Tajner. Zatem skupmy uwagę na skoku drugiego z Polaków. Potem będziemy mieli jeszcze, jak będziemy, Marcina Bachledę. A na razie syn naszego trenera Apoloniusza Tajnera, Tomisław. No, jeszcze krótszy skok. Machnął ze zrezygnowaniem rękoma. Całkiem nieźle sobie radził w treningu. 167 metrów. Mateja miał 162. A teraz niestety słabiutko. Tylko 142,5 metra. Tomisława Tajnera to będzie oczywiście bardzo odległe miejsce. Mateja jest ósmy. W tej chwili Tajner 13.